Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę taktyczną. W tym odcinku skupimy się właśnie na aktualizacji, czyli zmianie, która nastąpiła w map poolu. Minus Kobyl plus Dust 2. No i z czym się to będzie wiązało? Kobyl, wiadomo, po pierwsze skrzynki, pierwsze skojarzenie majorowe, najdroższe skrzynki, w którym może wypaść wam Dragon Lore. Teraz, no, najprawdopodobniej nie będzie to możliwe na najbliższym majorze. Dust2 wchodzi w jego miejsce, w miejsce Kobla. Tam no, nie ma takich skinów jak Dragon Lore, tak? Ale możemy zobaczyć inne skiny, tańsze skrzynki. No i w sumie to tyle. A co do map poola i co do Dusta 2, nowego Dusta 2, który właściwie jest teraz pierwszy raz w aktywnym map poolu po reworku. Nic się nie zmieniło, wszystko wygląda tak samo. Mamy mida, normalnie tylko i wyłącznie design się zmienił. Mamy niby drewniane drzwi, ale tak naprawdę są metalowe, ponieważ no, one nie są tak drewniane jak kiedyś za początku Dusta 2 w CSGO. Nic się nie zmieniło, wszystko wygląda tak samo. Jedyne co, to można zauważyć, że samochód trochę inaczej ustawiony, inaczej możemy się tutaj pozycjonować. Taki OP angle, powiedzmy, że tutaj akurat zastosowany. Wcześniej był tutaj taki palący śmietnik, za którym można było się schować. Najczęściej na eco, gdzie miałeś się tylko uspa i można było strzelać przez ten ogień i ludzie tego nie widzieli, tego przeciwnika, tak? Tak to nic się nie zmieniło, wszystko wygląda identycznie jak było. Co do taktyk, bo właściwie tylko na tym chciałem się skupić w tym odcinku. No to niestety, ale Dust 2 nie obfituje w jakąś nadmierną ilością taktyk. CTC głównie polega na tym, że we trójkę bądź we dwójkę zajmują longa w pierwsze tempo, gdzie ciężko tutaj będzie początkowo, wiadomo, flashe, biegamy tyłem. Jedna osoba może załóżmy flashować górą i pikują, tak? No i zostaje po prostu rzucony mołotow zazwyczaj w pierwsze tempo. Albo smoke, cokolwiek, żeby zablokować. No i tutaj już jest po prostu utrzymanie tej pozycji, tak? Zostawia się może jedną, może dwie osoby. Reszta jest skoncentrowana już raczej na bombsidzie, a ewentualnie shorcie, który ciężej będzie zająć przez CT. A terroryści głównie właśnie tą pozycję od razu zajmują. Co do taktyk, no to tak jak wspomniałem, nie obfituje ona w zbyt dużą ilość. Jedną z taktyk, no to jest po prostu wyjście mid, split, B, split z midem, tak? Gdzie mamy zasmokowane CT i po prostu wchodzimy sobie od mida, jakieś flashując czy cokolwiek robiąc. Wchodzimy na mida i po prostu się strzelamy, tak? Dodatkowo może jakiś flash, żeby tutaj można było blokować. I wchodzą po prostu od mida, próbują. Jeszcze można rzucić jakiegoś flasha odbitego na bombside B i kawałnicy z trupa dopiero wtedy się wychylają. Więc taka jest jedna z rozwiązań. Drugim rozwiązaniem jest ewentualnie zastosowanie takiej misji, gdzie smoke ląduje tutaj na gali. Występuje jeszcze smoke na CT. Gdzieś tutaj. I następuje flashik. Jeden chyba górą. Jakiś tam, tu widać, to jest trochę wyżej niż w poprzedniej wersji Dusta. Jeden dołem i po prostu zawodnik zeskakuje na resp CT niezauważony. I to jest taka misja, którą po prostu musi rozwiązać. Musi po prostu jakąś zrobić przewagę, tak? Można zrobić takiego fejka, że zajęcie gali, wchodzi się stąd, po prostu zajmuje się mida właśnie od respa, tak jakby CT od gali. No i tak, i tak, i tak, to jest jedno rozwiązanie, jeden styl gry. Następny, no to przejęcie longa na pierwsze tempo, czyli flashe górą. Można jeszcze smoke z respa, który by lądował gdzieś na narożnik. No dobra, trochę. Gdzieś na narożnik, tak, żeby trochę ułatwić sobie sprawę, żeby CTC nie mieli od razu dobrego pika. No i po prostu wychylają i zdobycie długiej to jest dosyć spore, jak na CT, jak na Tero. Jak dla terrorystów to jest spora część mapy. Ewentualnie na starym daszcie stosowało się jeszcze smoki ścianowe. Tutaj był jeden smok, drugi smok.
Mam odciętego longa, potem następowały flesze i wybiegałem po prostu zajęcie, gdzie tylko i wyłącznie tutaj ten angle musiał być sprawdzany, tak? To będzie na pewno, wydaje mi się, że taka gra może być częściej stosowana przez profesjonalne drużyny, ze względu na to, że tutaj mieliśmy taką możliwość przejścia do pitu, tak? Teraz jest ona zablokowana, teraz mamy po prostu murek, przez który musimy przeskoczyć. Więc te smoki na pewno w jakimś tam stopniu pomogą, w szczególności gdy, załóżmy, AWP będzie wcelowana gdzieś, załóżmy, na taki pik, no to gościu jak będzie latał, no to zabije. Jeżeli gościu by po prostu przebiegł, no to ciężej to trafić z AWP-y, tak? Więc to jest jeden trik, drugi, znaczy drugi, jedna taktyka zajęciowo, zajęcie longa. Short, no to prosty, po prostu jakiś smoke na Xbox, gdzie po prostu umożliwia zawodnikom TRO przekroczenie tego catwalka, tak, i zajęcie shorta. Wiadomo, jakieś flashy, jakieś cokolwiek, żeby kikować. Tutaj zazwyczaj się skaszowało górą, żeby zawodnik, który byłby tutaj wcelowany, tutaj też na pika, na piksel, tak, żeby był zblindowany, bo już jak osoba jest tak skikowana, nie zauważy tego flasha, tak, i dostanie po prostu blinda. I albo będzie musiał wycofać na res CT, no albo zostanie najwyżej w tym, też mógłby zostać na tym murku. Ale na pewno nie będzie miał ułatwionego zadania w fragowaniu zawodników terrorystów po prostu wchodzących na galę. Inną taktyką, jaka się stosowało po zajęciu shorta, to jest taktyka nipu. Głównie oni pierwsi zaczęli taką właśnie w sumie takie zagrywki, gdzie decydowali się oni na zesmokowanie sajta, gdzie to był taki smok, jeden smok, drugi smok lądował na sajcie, no i trzeci lądował gdzieś tutaj, ponego przez alu. Mieliśmy taką ścianę smoków, gdzie no wiadomo, nic nie widać, tak? Flesze leciały oczywiście górą. Zawodnicy tam byli zblindowani, dodatkowo rzucone były flashy jeszcze takie na długą, które się odbijały od tej ścianki i po prostu miały za zadanie jakoś tam sfleszować tych na długiej, w szczególności tutaj gdzieś, gdzie była AWP ustawiona, gdzieś na takie opika, tutaj ewentualne kontra, no to stanie po prostu na samochodzie, ale jeżeli dostanie tych flashy sporo, no to nie będzie w stanie tego zrobić, tak? Dodatkowo jeszcze rzucony jakiś flash do sajta, gdzieś taki właśnie, gdzie za bardzo nie blinduje już terrorystów, a TT-ków jak najbardziej. I tych, co tutaj by się ustawili na gęsi, tak? I tych, albo Romanie, jak to tam byli zwanie, albo za BS-em, tutaj też również zostają blinda, nawet ci, którzy będą tutaj stać na samochodzie, jak to, jakoś schowani, również dostaną tego blinda tutaj, z tego flasha, więc będą na mleku. No i po zaplantowaniu paki właściwie na shorta udawali się właśnie znowu w to samo miejsce i no i po prostu cofali i stamtąd próbowali jakoś obronić zaplantowaną pakę, tak, aż do wybuchu. To jest jedna taktyka, druga taktyka to właśnie mogła być ze splitem z underem, tak, to właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, z tym smokiem zajęciowym na shorta. Smoke lądował na CT i mieliśmy tutaj flasha na piki, jedna osoba zeskakiwała, prawa strona, zbliżała się, tak, a reszta wychodziła na shorta i tutaj ten gościu, nawet może jeszcze się dorzucało czasem tutaj takiego smoke'a mocno odbitego od, pewnie od tej ścianki teraz będzie on rzucony. Po prostu, żeby jakkolwiek no, zmniejszyć wizję, tak, od strony longa. I po prostu ta osoba miała za zadanie zabić ewentualną osobę tutaj na żebrach z ABS-em. Taka ewentualna taktyka, gdzie wszystko opiera się na zajęciu shorta, bądź zajęciu longa po smokach, albo verdi od razu na samym początku rundy. Co do taktyki B, to tak jak wspomniałem, zajęcie od mida, albo ewentualny rush na B, gdzie po prostu wcześniej Kinguin rzucał smoka na zajęcie, rzucali w tego to flesza, gdzie zawodnicy byli zblindowani. Trzy osoby wybiegały po prawej stronie, gdzie sprawdzali, no tutaj raczej
Jeżeli mieli dobre spawny, to nie powinni się znajdować CT-cy. Jeżeli mieli no, oczywiście dobre spawny terroryści. Jeżeli CT-cy mieli bardzo słabe spawny, to tym bardziej ich tutaj nie będzie. Więc po prostu flashowany. Trzy osoby wybiegały tutaj, czekowały bombsite, dodatkowy smoke na bramę. Bądź rzucony z łapy, bądź tam jeszcze chyba rzucony te skrzynki, tak? Jedna osoba ostatnia gdzieś wychylała się zza tego smoke'a na site'a. Oczywiście jeszcze flash dorzucony był tutaj, tutaj była taka wnęka, teraz już jej nie będzie, jednak no flash na pewno jakiś tam zadziała, jeżeli będzie zawodnik na platformie, no to dostanie tego flasha, a terroryści, no dobra, może nie dostać. Ale na pewno w jakimś tam stopniu, jeżeli nawet CT się ustawi tak, no to dostanie całkowitego blinda. Jeden minus to, jeżeli zdąży się ustawić tutaj, ale zawodnicy, jeżeli trzy osoby wybiegną z lewej strony i następnie jedna osoba z prawej, wychylając za tego smoke'a, no to nie będzie miał szansy przeżycia. Kontra, no to wiadomo, early Mołotow, nejdy na tą część, tak? Ale można szybko zgasić i przebiec dalej, tak? To nie jest, nie ma tutaj w tym problemu zbytnio większego. W sumie to taką ważniejszą, jednym z ważniejszych aspektów w tych zagrywkach akurat NiP był dobry na Daście 2, Cloud9, Kinguin, tak? Miksowym jeszcze składem z Screamem. Powiem, no... pierwszym takim międzynarodowym składzie, no to NiP akurat decydował się bardzo często na granie lurka, tak? Krzysiek bardzo często stawał na longu, gdzie nawet był execute na B. W odpowiedni timing po prostu zajmował longu, tak? Załapał przeciwników na plecy, gdzie już tam wszyscy się obserwują na bombsite B. On wybiegał sobie na longę gdzieś i po prostu łapał innych w plecy. W sumie no dużo tutaj taktyk niestety na Daście nie ma, jest dosyć podobna do, wydaje mi się, do Kobla, bo na Koblu również tych taktyk nie ma. To jest bardziej skillowa mapa. Bardzo dużo jest długich dystansów, średnich i małych. To jest zbilansowana mapa względem dystansu i walki na ten dystans. Więc tutaj na pewno jest typowo skillowa mapa. W sumie chyba to było wszystko. No, CTC, no, tak jak wspomniałem, często zajęcie długiej, AWP zazwyczaj na mida, ten gościu, który gra na B, dwie osoby jakoś na A, ewentualnie ustawienie 2-1-2, dwóch na bombsite A, jeden na midzie za AWP-ką, dwóch na B. Bardzo często właśnie ta AWP na midzie się kręciła. Jednak wiadomo, rotacje albo jakieś piki z gali, tak, z podsadzenia, tutaj szybki pik na galę, po jakimś flashu, po jakimś czymkolwiek, już nie wiem, jakimś flashu standardowym, jakimś wychyla, strzela, cofa, albo obserwuje się za AWP-ką, zabija, cofa, tak. Ewentualny pik na dwie strony, czy AWP jedna strona, tutaj jest to już jedna osoba sterowana w under, tak? W ciemnie, w trupa. No i w sumie na tym się cała opiera gra CT, tak? A terroryści, no to pierwsze co, no to chcą zająć shorta, tak? Żeby jakąkolwiek część mapy mieć przejętą, ponieważ no trupa to raczej mają przejętego. Ewentualnie przejęcie undera, jakby tutaj mieli zawodnicy CT spuszować po prostu. Jakby mieli tutaj spuszować po prostu under, tak? No ale, tak jak wspomniałem, dosyć mapa na ciężka dla terrorystów, mało możliwości, a CT-cy mogą się ustawić z bardzo dużą ilością AWP, tak? Mid na AWP-ie, B na AWP-ie, za paczkami na longu, wcelowany z Romana na shorcie za AWP-ą. Strasznie dużo możliwości grania ze snajperki i ta mapa obfitowała, snajperki, dzięki niej bardzo dużo run CT mogło wygrać. Jeden strzał i zabity gość, a tutaj dosyć długie dystanse, a AWP rzeczywiście miała przewagę. No, a to było wszystko z mojej strony. Jeżeli nie polajkowaliście mojego fanpage'a, zapraszam do polubienia. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie, tak, dalej mojego tutaj kontentu związanymi właśnie z CS-em. To było wszystko, dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Miłego dnia. Cześć.